Aleksandra Orzechowska, Szymon Kowalski i Karol Budziński, ełckimi mistrzami Sudoku. Konkurs zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. W rywalizacji udział wzięło 36 uczniów ze wszystkich ełckich szkół podstawowych. Konkurs podzielono na trzy kategorie, klasy 4, 5 i 6. Sudoku to rodzaj łamigłówki, która polega na wypełnieniu diagramu 9x9, tak aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z 9 pogrubionych kwadratów 3x3, zwanych blokami, znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. Rozwiązywanie Sudoku nie wymaga liczenia, a logicznego myślenia, mówi Elżbieta Kłoczko, koordynator konkursu. Zmusza dzieci do myślenia, z tym jednak dzieci mają problem. Nie potrafią czytać, pisać, ale z myśleniem mają właśnie problem, a Sudoku uczy myśleć. Także zachęca dzieci, które są niekoniecznie najlepsze, bo również uczeń słabszy może takie Sudoku rozwiązywać z bardzo dobrym efektem. To trzeba pomyśleć, gdzie wstawić daną cyferkę. Wcale nie trzeba nic liczyć, po prostu trzeba umieć myśleć. Myślę, że dzieciaki świetnie sobie poradziły. Fakt, że daliśmy taki średni poziom Sudoku, ale wiadomo, to jest to szkoła podstawowa. No niektóre dzieci w ciągu 15 minut zrobiły, więc wspaniale. No, niektóre muszą jeszcze troszkę poćwiczyć, na pewno trochę stres niektóre zjadły. Uczestnicy mieli 45 minut na wypełnienie trzech plansz Sudoku. Zwycięzcy z rozwiązaniem łamigłówki nie mieli większego problemu. Dla mnie nie był trudny. Zaczęłam tak od konkursu szkolnego, się dowiedziałam. No i mama przyniosła mi książkę, no i zaczęłam ćwiczyć i potem zajęłam pierwsze miejsce w szkole i potem pierwsze miejsce tutaj, ale zupełnie się tego nie spodziewałam. Dwa Sudoku były trudne, ale jedno już strasznie łatwe. A jakieś 5 lat temu moja mama zaczęła rozwiązywać i mnie tym zaraziła. Co jakiś czas sobie kupuję taką książeczkę z Sudoku. Pierwsze uważam, że było pierwsze, takie najtrudniejsze. W gazetach rozwiązywałem, nudziłem się i po prostu później pani mi dała do rozwiązywania i powiedziała, że mogę iść na konkurs. Konkurs nie był trudny, rozwiązałem go sądzę, że szybko i